Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa w Urzędzie Miasta w Częstochowie. Dzień dobry panie naczelniku. Dzień dobry, witam Państwa. Panie naczelniku, zacznijmy od początku. Pan premier jakiś czas temu, kiedy była pandemia, obiecywał, że już nie ma tej pandemii, nie ma czego się bać. Ludzie umierali, chorowali na potęgę. Potem premier mówił razem z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego, że nie będzie inflacji. Teraz mamy ponad 15% tej inflacji. Teraz premier Morawiecki, ostrzegając przed zbliżającą się zimą, mówi: ocieplajmy jak najszybciej domy. Wierzyć premierowi czy nie wierzyć? Jest coś na rzeczy, że będzie zimno, że nie będzie grzania, że nie będzie węgla, nie będzie gazu? Tak, może być takie ryzyko. Istnieje takie ryzyko, dlatego że... Że powie prawdę tu. Z tych przekazów, które otrzymujemy, jak również jeżeli chcemy się trochę zagłębić w opinię ekspertów, to ewidentnie widać, że dwie rzeczy. Że może braknąć zasobów energetycznych, to jest po pierwsze, czyli przede wszystkim węgla, ewentualnie elektryczności, bo ona jest wytwarzana za pomocą węgla w Polsce. I dodatkowo może być bardzo wysoki wzrost kosztów innych nośników energii, patrzmy gazu, czy... No. Z czego to wynika pana zdaniem? No to jest błąd, no, chyba... Polska leży na węglu, tak? I mówimy, że może nie być węgla. Tak, ale jak pan doskonale wie, kilka lat temu zgodnie z zarządzeniem czy z ustaleniami z Unią Europejską w ramach dbania o powietrze, czyli tego czystego powietrza, zaczęliśmy ograniczać ilość surowców energetycznych kopalnych, idąc w kierunku źródeł odnawialnych energii elektrycznej. Bo tego troszeczkę od nas Unia wymagała, tak, żeby powoli się przyzwyczaić do zamykania kopalń. I tak, i nie. Dlatego, że ja myślę, że każdy z nas ma świadomość, że paliwa kopalne typu węgiel przede wszystkim są wysokoemisyjne i powodują różne zanieczyszczenia. Wcześniej być może nie mieliśmy tej wiedzy, że dużo chorób, na które umieramy, to jest było spowodowane i jest smogiem. Dalej spowodowane smogiem. Tak, dobrze, oczywiście. To porozmawiajmy o tym projekcie, o tym programie Czyste Powietrze Plus. To jest jak gdyby kontynuacja tego wcześniejszego programu. Cóż to za program? Dla kogo jest to program? To jest kolejny program oferowany rządowy. Przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kierunku wymiany właśnie tych źródeł wysokoemisyjnych. Obejmuje on przede wszystkim w tej chwili, czyli jest dla właścicieli domków jednorodzinnych, jak również lokali wydzielonych w jakichś większych budynkach. I będzie można pozyskać, z tego co pamiętam, panie naczelniku, ci najbogatsi mniej więcej 19 tysięcy, a ci najbiedniejsi to 37,5 tysiąca, ile dobrze pamiętam. Tak to chyba jest od do mniej więcej. To znaczy może trochę więcej, dlatego że tutaj są rzeczywiście trzy grupy beneficjentów. Ta grupa podstawowa, czyli tych najbogatszych, może uzyskać nawet do 30 tysięcy, jeżeli połączy... Najbogatszych czy najbiedniejszych? Najbogatszych. Najbogatszych. Tak, do 30 tysięcy, jeżeli połączy dwa elementy, bo ten program może łączyć dwa elementy, czyli wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku od razu. I wtedy można dostać do 30 tysięcy. A ja myślałem, że odwrotnie, że ci najubożsi mogą sięgnąć po najwięcej i odwrotnie. A ci najubożsi mogą dostać nawet 69 tysięcy. W tą stronę? Tak, nawet 69 tysięcy. Gdzieś wyczytałem od 19 tysięcy do 37,5 tysiąca. To były pierwsze wersje. W tej chwili rzeczywiście są podniesione. Ta ostatnia wersja, która jest, to 30 tysięcy do 69, a modyfikacja, czyli Czyste Powietrze Plus, które weszło od 15 lipca, daje, że tak powiem, dodatkowe benefity tym dwóm ostatnim grupom, czyli grupie podwyższonej i najwyższej, o 10 tysięcy więcej. Jakieś kartki mi się skleiły, dlatego stąd taka niewiedza. I dodatkowo jeszcze można tutaj w tej chwili, w tym Czystym Powietrzu Plus, skorzystać z takiej opcji wzięcia 50-procentowej zaliczki. Tak, i to jest taka, to jest nowość. To jest nowość. Że zanim cokolwiek zaczniemy, to my już możemy wziąć tą zaliczkę. Tak. A pan by wziął tą zaliczkę?
Chcę pana zapytać, czy to nie jest troszeczkę pułapka, bo tak sobie myślę, jeżeli chcę wymienić jakiegoś kopciucha, jakiś kocioł, wymienić nowy, wiadomo, że fachowcy od razu mi tego nie zrobią, bo są ogromne kolejki, bo nagle teraz wszyscy, znowu ileś tysięcy w Polsce, jak nie kilkadziesiąt tysięcy, będzie chciało wymienić te stare piece, no i trzeba będzie czekać. A na wiosnę przyszłego roku, załóżmy, będzie moja tam gdzieś kolejka, to te kotły już mogą podrożeć, bo tak jak wszystko drożeje, chociażby zobaczmy, jak węgiel szybko zdrożał. To znaczy, ja myślę, że nie będzie takiego dużego zainteresowania tą formą wspomagania mieszkańców do wymiany kotłów. A co pan opowiada? No, państwo daje 50% tutaj nawet wcześniej dofinansowania i nie będzie? Tak, dlatego że każdy myśli o tym, czym ma palić. Jeżeli dowiaduje się, że nie ma ekogroszku i braknie 4,5 miliona ton ekogroszku w tym roku dla mieszkańców, żeby opalać, to po co mu nowy piec? To po co mu nowy piec? To wystarczy stary piec, w którym spali wszystko. Niestety cofamy się o 10 lat, kiedy te piece kopciuchy były w rozkwicie i spalały wszystko, co można było. W tej chwili rzeczywiście są dwie formy, że tak powiem, sensownego ogrzewania domów. Jeden to za pomocą kopciuchów, w których można spalić wszystko, a drugi to już ten nowoczesny, niskoemisyjny, czyli jeżeli mamy fotowoltaikę, jeżeli mamy pompę ciepła i jeżeli mamy magazyn energii. To co by pan ludziom doradzał? W tej chwili doradzałbym, żeby poczekali, żeby się zorientowali przez ten sezon. Bo w przyszłym roku będą wybory i inflacja może nagle troszeczkę obniżyć, mogą ceny spaść, bo są wybory na jesień. Też, ale mnie bardziej, bo to jest polityka, natomiast mnie chodzi o pragmatyzm i tutaj pragmatyzmem będzie chyba to, że zabezpieczymy sobie źródła opału z innych kierunków niż tak, jak było do tej pory. Być może większość będzie naszych krajowych, ale również z innych kierunków niż z Rosji. Dzwoni do pana prezydent Andrzej Duda, mówi: panie Andrzeju, pan takie mądre rzeczy opowiadał tutaj w telewizji Orion, chcę pana mianować, powołać na ministra ochrony środowiska. Co by pan zrobił, jeśli chodzi tu o czyste powietrze? Bo mogę pana dowcipnie zapytać, kiedy jest najbardziej czyste powietrze nad Polską? To jest wtedy, kiedy są duże wiatry. O, prawda? Wiatr przegoni, znamy tą samą odpowiedź. Wiatr przegoni i wtedy zawsze na mapie mamy zielone kółko. Ale jak wiatr stoi, to już jest pomarańczowe. Oczywiście, jest problem, dlatego że niestety u nas jeszcze jest bardzo dużo źródeł wysokoemisyjnych, które emitują ten pył PM10 czy benzo. To jako przyszłego ministra ochrony środowiska zapytam, czy to jest błędne wprowadzenie tego czystego powietrza plus? Nie, to nie jest błędne, tylko jest wadliwe wprowadzenie. Wadliwe to znaczy takie, że jeżeli już coś wprowadzamy, to róbmy to systematycznie, konsekwentnie i nie zmieniajmy to w trakcie gry, jak to się mówi. Dlatego, że mieliśmy system fotowoltaiki, tak? Był pięknie, że tak powiem, wymiany kotłów na źródła fotowoltaiczne, na pompy ciepła i na początku wszystkim się to opłacało. Rzeczywiście. Widać na dachach, że pojawiały się te ekrany szklane. A później pod wpływem, myślę, że lobby energetycznego stwierdzono, że za dużo jest prosumentów, za dużo ucieka monopolu z firm i w tym momencie robiono wszystko, żeby to wstrzymać. Ja rozumiem, że to musi być synergia, czyli współpraca pomiędzy dużymi zakładami energetycznymi i mieszkańcami, ale do tego można doprowadzić, a nie niszcząc jedną grupę, forujemy drugą. No właśnie, z tego co pamiętam, to właśnie w połowie lipca miało wejść ciepłe mieszkanie. I tego ciepłego mieszkania nie ma. Czyli chodzi tutaj ukłon w stronę mieszkańców starych bloków, tak? Żeby mogli też zainwestować. Tak, oczywiście te programy są w tej chwili przesuwane, chociaż tych programów namnożyło się teraz bardzo dużo. Jest program Mój Prąd, który jest na zakup fotowoltaiki tam w wysokości do 5000. Jest program Moje Ciepło, pompy ciepła tutaj do 21 tysięcy. Jest ulga termomodernizacyjna, gdzie możemy skorzystać z dopłaty, to odliczyć od podatku, może nie tak skorzystać z dopłaty, tylko odliczyć od podatku kwotę wydaną na ocieplenie domu nie większą niż 53 tysięcy. Także programów jest dużo. Ale to jest chyba, myślę, że tylko hasłowo. Mało ludzi może z tego skorzystać, dlatego że ta grupa, która powinna z tego korzystać, to jest grupą
średnio zarabiającą bądź ubogą. I nadal będą palić. I nadal będą niestety korzystać. A te dofinansowania, Pana zdaniem, to są duże, to są małe, to są skromne? To są skromne dofinansowania. Mhm. Myślę, że to są skromne dofinansowania. Liczyliśmy na większe. Pamięta Pan Słoneczną Gminę w Częstochowie, gdzie było 95% dofinansowania i wtedy już ludzie się zastanawiali, czy warto. Gdyby teraz były takie dofinansowania, to ja rozumiem, że bardzo dużo osób z tego korzystało, bo już mają to przeświadczenie, że to jest zabezpieczenie w ciepło. No dobrze, ktoś powie, no skoro Pan, Panie Naczelniku, tak trochę krytykuje te rządowe projekty, może nie krytykuje, tylko no, jak gdyby stosunkowuje się do tego, to cóż Częstochowa zrobiła dla tego czystego powietrza? Były programy. Były programy rzeczywiście i od 2005 roku już Częstochowa weszła w te projekty wymiany kotłów, czyli dotowała wymianę kotłów, tych kopciuchów tak zwanych, na różne inne, czyli na ekogroszek i przede wszystkim na gaz. Wydaliśmy na to przez te od 2005 do 2022 roku wydaliśmy na to ponad 3,5 miliona złotych. To te 1650? I wymieniliśmy około 1650 kotłów. To jest dużo, to jest malutko? To jest licząc 1/5 w tej chwili kotłów, która była na terenie miasta, zewidencjonowana w 2004 roku. Boję się, że po tych wyborach znikną programy i będzie po wyborach hulaj ceny, inflacji nie ma. Na tej zasadzie, że to wszystko jak gdyby dziwnie się układa przed wyborami. Nie ma Pan takiego wrażenia? Mam takie wrażenie, dlatego że już kilkanaście lat, że tak powiem, w tej ochronie środowiska jestem i widzę, jak to się zachowuje rynek, tak, czy ewentualnie politycy, bo to bardziej politycy się zachowują niż rynek przed wyborami, kiedy próbują nas przekonać do siebie różnymi programami, które niestety po wyborach okazują się programami, że tak powiem, mało trafionymi. No tutaj Pan mówi, że krytykuje. Ja nie krytykuję. Nie, no ustosunkowuje się Pan. Tak, ja tylko oceniam to, co się dzieje z pozycji takiego praktyka i z pozycji mieszkańca w Częstochowie, który przychodzi do nas i sam pyta, Panie Naczelniku, proszę Pana, co ja mam zrobić? Ja powiem Panu, że sam nie wiem, co zrobić, dlatego że mieszkam u teściowej kątem i jest ekogroszek w tej chwili. Czyli Pan zdążył wymienić piec? Wcześniej tak. Natomiast mam w tej chwili, już kupiłem sobie dwa dodatkowe grzejniki wysoko wydajne, elektryczne na wszelki wypadek, ale zastanawiam się również nad instalacją gazową. Także widzi Pan tutaj, że ta dywersyfikacja tych różnych źródeł ogrzewania jest jak najbardziej wskazana. No na razie nie mam możliwości, nie stać nas, w sensie mówię lokalnym, bo na terenie miasta była taka możliwość, na gminach jeszcze nie, nie stać na to, żeby skorzystać z tych wysokich dotacji do tego, że... A daleko Pan ma do lasu? Myślę o chruście, nie? Bo to ktoś tam z rządu też doradzał, że można chrust zbierać. Do lasu mam niedaleko, jeszcze też ma własny las, także myślę, że nie ma problemu. To rzeczywiście. To natomiast może być ciężko spokojnie będzie spalić w tym kotle, który posiadam. Ostatnie pytanie. Pan prezydent Krzysztof Matyjaszek mówi, Panie Andrzeju, mamy 5 milionów złotych dofinansowania, nie wiem, Urząd Marszałkowski, rząd, Unia Europejska. Niech Pan wymyśli jakiś program dla ludzi i rozdamy te pieniądze. Jaki byłby to program? To znaczy, tak jak wcześniej tutaj wskazałem, ja się spodziewam takich pieniędzy w przyszłych latach z Unii Europejskiej, jeżeli rzeczywiście będziemy dalej beneficjentem Unii Europejskiej, a nie odwrócimy się od niej. Spodziewam się Pan wie? Coś Pan wie? Nie, mam żadnych przecieków. Myślałem, że Pan wie. Natomiast rzeczywiście spodziewam się dużych pieniędzy na ochronę środowiska, na ekologię i tak jak wcześniej powiedziałem, chciałbym, żeby to był program, który by był programem taki, żeby oferował mieszkańcowi fotowoltaikę, pompę ciepła i ewentualnie jeszcze docieplenie, czyli termomodernizację. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Szczerba, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Leśnictwa, Urząd Miasta w Częstochowie, był gościem sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.